Prośbę swą motywuję tym, że nie mam pracy i nie mam za co uiścić opłat za energię elektryczną, wodę oraz podatek gruntowy. Ej, tutaj się wydarzyła taka dość konkretna tragedia. Te wnioski są z 2001 roku, czyli 20 lat minęło. Ten człowiek po prostu może już nie żyć. To przykre. Okej, to ja jestem Ines z ekipy Nieustannego Wędrowania. Ze mną jest Daniel, moje niezawodne wsparcie techniczne. Jesteśmy w opuszczonym domu. No i zobaczymy, jakie skarby uda nam się tutaj dziś znaleźć. Jesteśmy w głównym pomieszczeniu, ale ja bym najpierw sprawdziła cały dom od tamtej strony. Generalnie myślę, że można spodziewać się bezdomnych. Wioska jest co prawda malusieńka, ale nie chciałabym deptać, ale chyba nie jestem zmuszona. Mamy tutaj strażnicę od tą gazetkę od Świadków Jehowy. I śmierć na Nilu, Agaty Christie. Dobra, tutaj w ogóle tak jakby ktoś się czymś chciał odgrodzić, albo coś w tym stylu. Chyba jestem w spiżarni. Ups. Jestem w spiżarni, jest tutaj sporo słoików, pustych słoików. W ogóle fajne to. W sensie zazwyczaj coś takiego, na przykład u mnie w domu, to coś takiego było w piwnicy. A tutaj to wygląda jak taka spiżarka i może kuchnia tu jeszcze była dodatkowo? Tak mi się wydaje. Chyba są tu jeszcze jakieś jabłka. Aczkolwiek ja ich bym nie jadła. Co mnie ciekawi? Mam atlas turecki Izraela. Ale tu jest następna mapa. Jakaś. Tym razem Grecja. Czyżbyśmy byli w chatce podróżnika? Możliwe. Tu znowu mamy Turcję, Grecję. Albo jesteśmy w chatce podróżnika i stały się tutaj po prostu jakieś mini przewodniki po różnych krajach. Albo jest tak jak w przypadku mojego znajomego, który po prostu miał obsesję na punkcie zbierania tego typu materiałów, a potem sobie to przeglądał jako dzieciak, inspirując się do swoich własnych podróży w przyszłości. Tutaj też jest chyba strażnica kolejna. Także no, ciekawie, nie? Bo mamy tutaj i strażnicę, mamy tutaj atlasy. Przebudźcie się. No, myślę, że ewidentnie mieszkał tutaj Świadek Jehowy. Tak wnoszę. Co jest ciekawe, jak tu przejść, żeby nie zniszczyć? Znaczy nie dam rady chyba. Tutaj są schnące skarpetki. I ja myślę, że one nie zostały po dawnych właścicielach, tylko są własnością obecnych tutaj być może lokatorów. Potężna jakaś katana. I teraz tak, to jest ta część, a ja bym chciała jeszcze tutaj zajrzeć. To też są jakieś ciuchy po prostu. Nie zastanawia cię to nigdy, że w takich miejscach, kurczę, zostają dokumenty i ubrania, które no w sumie co im jest? Za każdym razem się na ten temat zastanawiamy. Torebki. I to chyba skórzane, tak szczerze mówiąc. Nie będę tego macać rękami gołymi, ale tak mi się wydaje, że tak może być cała masa. O, mamy na przykład kaszę jęczmienną i ciekawa jaka jest data ważności, jak ona długo tutaj leży. Ale chyba nie ma. Jajka z Biedronki. Ogólnie rzecz biorąc, dom jest przy ulicy. Tak, centralnie, przy głównej ulicy. Nawet nie to, że jakiejś takiej po prostu zwykłej w mieście, tylko przy krajówce. No i myślałam, że on będzie w lepszym stanie z tego tytułu. Bo jednak ludzie się tutaj kręcą, tak? A jest syf. Ojej. To jest urocze. Garnek. Z misiem. Garnek. Jesteś w ogóle niewrażliwy. Dziękuję ci za list. Jestem dziewczyną z Finlandii, mam 19 lat i chcę pisać z tobą. Jestem fińskojęzyczna, ale uczyłam się 3 lata w Szwecji polskiego. Jestem przyjaciółką...
kogoś. Ona dostała ponad 70 listów z Polski i dlatego musiałam ja odpowiedzieć, ale to zrobiłam bardzo chętnie. Ty jesteś blondynem, ja jestem brunetką, moje niebiesko-szare oczy. Chyba dziewczyna faktycznie nie pisała tak 100% po polsku, nie? Ja mam 170 cm wzrostu i nie powiem ci ile ważę. Gdzie i dlaczego ty nauczyłeś się języka duńskiego i szwedzkiego? Czy w Polsce ktoś pisze i mówi po duńsku? Jak można kuźwa taki syf narobić? Makabre, nie? Ale ogólnie rzecz biorąc teraz mam przepis na lody waniliowe, na lody kawowe i na lody waniliowo-śmietankowo-kawowe. I wygląda na to, że to w ogóle był jakiś... Tak, po prostu zeszyt z przepisami, ale takimi wszystko odręcznie. Maxell, słowniczek... 90 minut, spora kaseta. Ciekawe, relikt, co fajnie jest. Relikt przeszłości, nie? Żel, Johnny Bravo tutaj mieszkał. Dom Johnny'ego Bravo. Słowniczek ortograficzny z zasadami pisownymi dla uczniów szkoły podstawowej. To jest w ogóle, wiesz co? Jest tak dużo tutaj książek, podręczników różnych, że może to jest dom jakiejś nauczycielki albo nauczyciela? Życie Jezusa Chrystusa i dzieje apostolskie. No na pewno był tutaj też ktoś wierzący. Nie mam wątpliwości, ale zobacz, podręcznik do biologii. Jakiś zeszyt, ojejku, pamiętasz takie zeszyty? No, miałem taki. No, no nie? Co my tu dalej mamy? To z kolei chyba coś... Fizyka? Nie, zoologia. Dla klasy siódmej. Więc... Dom nauczyciela, tak na moje. O kurcze. Radosne wydarzenia w ZSRR. A z jakiej gazetki? No, już ci mówię. Z przodu jest. Już ciężko. Przebudźcie się. Aha, czyli też. Tak, kto powinien uświadamiać dzieci? A to jest bardzo ważny temat w dzisiejszych czasach. Uświadamianie dzieci? No oczywiście, tylko we właściwy sposób. Rozłam religijny. Jak do niego doszło? Powiem ci, że jakby tak spędzić trochę czasu więcej w tym pomieszczeniu, w tych pomieszczeniach i poczytać, to nawet można by było się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. O. Na przykład tego, że się zakłada skarpetki do butów na łódek. Odczep się od moich chustek! Jechałam na wywiad, a nie na urbex. A wyszło jak zwykle. Dobra. Tam byliśmy, tam jest syf, ale słuchaj, tutaj jest wejście na górę. To jest. A jeszcze co tutaj mamy? Ogródek. Tu mamy śliczny ganeczek i tam jest w ogóle jakaś komóreczka, więc na komóreczkę też możemy potem zerknąć. Mamy też piwnicę, będziemy wchodzić? Najpierw w górę. Ale orurowanie. Mamy kibelek. Był tu chyba też prysznic. Kibelek jest zasrany. Uginają się te schody, uważaj. Bardzo się uginają, szczególnie ten. Nie chodź tak pewnie, wiesz? I teraz zobacz. Nie niepokoi cię to, że tam na dole jest taki syf, a tutaj jest taki porządek? No może jak ktoś tutaj śpi. No myślę, że tak. Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie przymusowym i bezpłatnym leczeniem odwykowym mojego brata, tutaj nazwisko, zamieszkałego tutaj miejscowość. Prośbę swą motywuję tym, że nadużywany alkoholu zbyt często pije również denaturat. Po spożycie alkoholu jest agresywny, nadpobudliwy, głodliwy. Ale tu jest naprawdę czysto. Uważaj, bo to się tak... Niepokojąco czysto.
Mamy jedne drzwi. Całkiem otwarte. A za drzwiami niesamowity pakiet. Ekstra sprawa. Też nic nie ma. Przez to, że nie ma tutaj żadnych elementów wyposażenia, to jest mi nawet ciężko pomyśleć, co tam byliśmy. Da się na górę? Tak, to zobaczę. Drut jakiś, znaczy jakiś kabel zahaczasz. No widzę, widzę. Dobra, ja wlazłem, więc co prawda nie z moich oczu, ale z kamerki przede mną. Mamy jakiś taki dziwny twór. Prawdopodobnie to był zbiornik wyrównawczy do kaloryferów, żeby grawitacja działała. I te rury, które widzieliśmy tam niżej, no to były takie związane z podłączeniem do... Tutaj są w ogóle drzwiczki, to jest komin, ale... Tak, to jest jakieś drzwiczki do komina, ale dziwne, żeby tutaj była wyczystka, ale może... Ale tu jest takie samo. Może tak się zasyfiało, wiesz, ale że... Ale tu jest tak samo z tej strony. No wiem, może tak się zasyfiało, że od tej strony chcieli mieć możliwość przeczyszczenia tego, ale to kurczę... Dziwne, wiesz, że coś takiego nie? Widzę, nie? No. Dobra, ja schodzę na dół, bo widzę, że tam nie ma po co bardziej się kręcić, skoro już tam wlazłeś. Ja jeszcze tutaj zajrzę. Tylko uważaj na te kable, bo one takie, kurde, tutaj na słowo honoru cholera wiczy. No, trzeba uważać. Ojejku. Kurczę, to też jest ładny kadr. Także możecie zaobserwować nas na Insta. Tym razem mamy najserdeczniejsze pozdrowienia z Bułgarii dla osoby, która tutaj mieszkała. Więc te gazetki podróżnicze mogą być tutaj naprawdę nieprzypadkowe. Ale spójrz. My spadamy do drugiego obiektu. A jeśli ten film wam się podobał i chcecie, żebyśmy nagrywali więcej takich materiałów, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę, komentarz. I jeśli macie ochotę, to trochę konstruktywnej krytyki. Cześć!